Funkcja to jest, niektórzy by to nazwali funkcją, a to jest de facto urząd. To jest urząd i przede wszystkim jakieś duchowe prowadzenie diecezji. Duchowe zwierzchnictwo nad księżmi, nad całością tego ludu Bożego diecezji. A szczegóły to prawo kościelne reguluje. Z tym, że to, co tutaj ja wypełniałem jako diecezjalny biskup, to przede wszystkim najpierw było urząd seniora, bo przez 10 lat pierwszych to byłem seniorem. I wtedy właściwie wszystko należało do mnie. Praca w parafii raz, no i diecezja, wizytacje w parafiach, różne posługi duszpasterskie, wprowadzenie dużo nowych proboszczów i tam dalej. I cała administracja z księgowością włącznie. Była to ciężka praca. De facto nie miałem sekretarki, jak był wikariusz, no to pewne rzeczy wykonywał, ale już nie bezpośrednio z zakresu diecezjalnego urzędowania, tylko parafialnego. Także był to ciężki czas. Bo czuwać i nad parafią, i nad tym, żeby w diecezji w miarę wszystko było w porządku. Wobec konsystorza też należało być w porządku. Wszystkie należności, powiedzmy finansowe w terminie, wszystkie zobowiązania inne, jakie z tego tytułu wynikały, też musiały być wypełniane. I nie było tam, że tak powiem, zmiłuj się. Po prostu jest to urząd, który wymaga nieustannego czuwania, nieustannej służby, bez względu na porę dnia czy nawet nocy. I był nawet taki jeden okres, gdzie jako byłem zastępcą biskupa i u biskupa Narzyńskiego, potem u biskupa Szarka, no to na jedną konferencję na przykład sobie postanowiłem, księży, była ona w Mikołajkach, powiedziałem sobie, no nie pojadę w tym roku. Wieczorem, 10 godzina, telefon mam, pyta biskup Szarek, gdzie jesteś? W Michowicach. Jutro rano ja muszę być w Warszawie, a o 8 rozpoczynasz prowadzić ze mną konferencję w Mikołajkach. A co było robić? Samochód i do Mikołajek. Także pięknie to brzmi, biskup. Ale w sumie to jest sługa sług. Jeżeli się tego, którykolwiek z biskupów nie nauczy, że on ma służyć, to nie będzie nigdy biskupem. Więcej na temat biskupstwa można tylko odesłać do pragmatyki kościelnej, zasadniczego prawa wewnętrznego i tam to wszystko pięknie wypisane. To jest nieraz, to jest tak piękne na oko, a w gruncie rzeczy to jest to jarzmo, o którym mówi Chrystus, nasz Zbawiciel, że ono jednak jest miłe i przyjemne. Ciężkie, ale miłe i przyjemne.